Witajcie ponownie w Hitmanie. Dzisiaj robimy kolejne zlecenie dostępne w prologu. Po tym zadaniu będziemy już mogli się przenieść do Paryża. Także zobaczymy, jak tam wygląda. A na razie lecimy z tym tutaj egzaminem końcowym. Będziemy mieli całkiem fajne sposoby eliminacji. Także zaczynamy. Ten egzamin był dostępny już w becie, ale nie pokazywałem tego wszystkiego na kanale, więc poczko. Aha. O, też taka symulacja trochę. I właśnie, tu mamy taki odrzutowiec. Będzie można go użyć. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić, ale spróbujemy. Bo mniej więcej sobie w becie tu chodziłem. Może mi się uda to zrobić. A później już idziemy do Paryża na główną misję. I dajcie też znać, wiecie co? Czy będziemy sobie powtarzać te misje, czy po jednym razie wam wystarczy, bo z tego co wiem, to będzie tylko ta misja w Paryżu i będzie chyba koniec już tego epizodu. Dobra. Mamy ludzika? Dobra, tu można iść w dwie strony. Tam jest za dużo ludzi. Z tego co pamiętam, można iść tutaj. I w sumie dajcie znać, czy będziemy robić sobie te misje. Wiecie, kilka razy czy tylko raz. Tu jest mnóstwo opcji. Ale nie chcę też robić w nieskończoność, nie? Taką w Paryżu można by dwa wykonać. Mnie tą też. Zobaczymy, jak nam pójdzie zaraz. Tu sobie jest jakaś okazja, nie jeszcze? Ty co? To się chyba przebiorę za tego. To jest jeszcze taka spoko misja. Taka króciutka. Dobra, spoko. Wiesz co? Na razie cię obezwładnię. Przebiorę się. Teraz tak. Ty lepiej chodź tutaj. Ja będę chował. Pisaliście, żebym chował to. Wiadomo, że znam te mechaniki, ale w pierwszej misji to nie było potrzebne. Dobra, teraz sobie już pójdziemy normalnie. I tutaj chyba przez okienko. Spoko. Z tego co wiem, to tutaj gdzieś można było zdobyć przebranie. A, tu jest kluczyk, tak? Dobra, dobra, klucz mi się przyda. Pojawiła się możliwość. W sumie nie wiem jaka, ja chcę tutaj to przebranie. Tak. Mechanik. I nie zwraca uwagi na roboli. Dlatego sobie wezmę ten kluczyk. Ale schowamy, jeszcze spokojnie. Bo tutaj... Bo tutaj coś można zmajstrować, pamiętam. Tak. Korzystając z możliwości. Bezpieczeństwo przede wszystkim. No ekstra. Teraz tak. Tu są takie plany. Będę mu chyba z tego czytał. Ja pamiętam tą misję. Dobra, to wam pokażę fajne wyjście właśnie. Oczywiście instynktu nie będę używał. Wejdę sobie do góry na spokojnie. Zapisywanie. Dobra, tu w sumie można nawet biec. Wiem, że on gdzieś tutaj był. Mniej więcej to pamiętam, więc to będzie dzisiaj taki bardziej samouczek. O, witam. Jasper Knight, we gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Słyszycie głos przynajmniej agenta. Idzie? Dobra, to on idzie na śmierć. Ta gra jest taka poważno śmieszna niekiedy.
Wiadomo, trzeba się skupić, tu jest fajny klimacik, ale... Kiedy są takie jajca? Na przykład jak teraz będą. Nie będę ukrywał, że znam już tą misję, bo w becie sobie grałem, więc... Zobaczycie, jak to przebiega. Naprawdę są jaja. Okay, Mr. Knight. Climb in the cockpit, please. Wchodzi. All right. Easy. One step at a time. Oj, agent. Robisz bekę. Jak myślicie, co się stanie z tym gościem? Strap yourself in. A ten głos dziwny, nie? Ale spoko. Okay. All strapped in. Step two. Locate the ejector seat. No dawaj. Mądrala. Spróbujemy chyba to jeszcze raz zrobić tą misję, bo już mnie kusi na inny sposób. Adios, amigos! No, tak kończą frajerzy, nie? Odłóż. Znaleziono ciało? O, osiągnięcie K36D. Wszystkie wyzwania, bardzo dużo tych wyzwań poszło teraz. Zabójstwo wypadkiem. To jest świetne, nawet się odpaliła scenka, więc... To jest jedno z lepszych wyjść. Zabójstwo niewykryte nawet. Idealnie, nie? No tak, w sumie to można powiedzieć, że jest idealne zabójstwo. Ja tutaj przejdę. Jest takie ciekawe, można to zrobić po cichu, go zabić, ale... To jest takie niekonwencjonalne. No i widzicie. Da się, da się. To co, powtarzamy? W sumie, bo to będzie króciutkie, więc powtórzymy. Cichy zabójca. Wszystko zrobiłem. Te dialogi są tak cicho, jakby co. Nie wiem, tak są nagrane. Podgłośnię grę trochę, ale i tak są cicho. Najlepiej poczytajcie, jak nie słychać. Chociaż wiecie, tu fabuły nie ma. Nie ma co się oszukiwać. Kolejna gra obok The Division. To co, teraz lecimy do Paryża, ale myślę, że powtórzymy sobie tą misję. Wrzucę wam to w osobnym odcinku, a Paryż już będzie w następnym chyba. Dopiero mu nadali imię. A, to jest ten filmik. Wszystkie ofiary teraz pokażą. Ale nie, fajny jest Hitman, ja lubię bardzo. A ten jest akurat podobny do Krwawej Forsy, tak mi się wydaje. Bardzo, bo do Absolution trochę mniej. Tam była bardziej taka fabułka. Tak to jakoś wszystko szło, a tu mamy cele po prostu i... to był taki trailer. O! Stary, dobry Hitman. Tylko wydawany w epizodach. Jakbyśmy dostali od razu całą grę, to by było inaczej trochę.
Ale chyba twórcy chcą tak zrobić, żebyśmy powtarzali jednak tę misję. To jest coś bardziej dla fanów, moim zdaniem. Bo nie wszyscy lubią powtarzać etapy. Bon voyage. Ale sprzęcik, ja cię kręcę. I kaczka była. Podgłośnię tą grę, ale chyba więcej nie zrobię. No i teraz będziemy mieli misję już w Paryżu. I wiecie co? Zrobimy sobie jednak jeszcze raz tutaj. To wam pokażę już. Jak już tu jesteśmy, to czemu nie? To będzie misja i to będzie przerywnik filmowy. A to będziemy sobie robić już w następnym, bo tutaj mamy poziom mistrzostwa jakiś. No widzicie, tu będziemy się bawić długo. Zrobimy sobie to. Jeszcze raz. Będzie taki osobny odcinek. Jakie mamy wyzwania? Zabójstwo. Cichy zabójca. Dobra, po cichu jest. Żadnych śladów. Tylko garnitur. Ciekawe. Porażający pokaz slajdów. Może to zrobimy? Poraził prądem cel. Slajd. Topiąc. Tylko garnitur. Zrzucając na niego reflektor. O kurde, to chamskie. No to dobra. Coś wymyślę. Myślę, że z tym prądem. No to lecimy. Dobra. Jakby się tam dostać teraz? Co ja bym potrzebował? Teraz tu sprawdzimy. Na pewno nie to. Ale dajcie znać, czy chcecie na przykład tą misję w Paryżu też kilka razy. Bo to jest ciekawe. To jest ciekawe na swój sposób. Tutaj jest dużo opcji, jak widzicie. W sumie zrobiłem podobnie. Tylko ja bym potrzebował strój. Ciebie? Ciebie. Zobaczymy, co da się zrobić na razie. Zauważył mnie? No to nieźle. Masz skręcony. Czy nie będę cackał z tobą? Dobra. Chodź, chodź, chodź. Wiem, że zabito. Ale tu jeszcze na punkty to się nie liczy. W Paryżu nie będę zabijał, będę obezwładniał. Dobra. Gdzie by to mogło być wszystko? Zjawiła się możliwość. Co my tu mamy? A, slajdy. F1. Zobaczmy to F1. Nie. Możliwości. No w sumie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. List żelazny. Informacje jakie mamy? Tutaj mamy trasę. Slajdy. I to ciekawe. Ja wiem, że oni mieli gdzieś tutaj pokoik. Czy nie? Aha, zrozumiano. Kurde, ile tu jest możliwości? Tutaj nie. To można było podsłuchać nawet.
Zobaczymy tu, bo mam te slajdy. Może mi się przyda. Robicie tutaj, chłopcy? Nie wiem. Otworzę sobie wszystko. Tu? Nie, tu żadnych slajdów nie ma. Zobaczymy do góry. Ej, tu są jakieś slajdy. Mnie nikt nie zauważy, nie? Umyśl slajdy, dobra. I co teraz? A tu co mamy? Trutka na szczury. Ja tutaj kręcę. Aha, wyłącz projektor. Tylko bym musiał zawołać tych gości chyba. Jakie to jest zajebiste. Tu można na jedną misję pół dnia spędzić. Notatka dla dowództwa. O to nie wiem. Gdzie on miał tą kwaterę? Tam, nie? Aha, tu idzie ten ziomek. Ja pogadam z tym Jesperem. Ale super, jak to się uda? Dobra. Czyli on nie chce ze mną gadać. Wiecie co? Ja chyba te notatki bym musiał wziąć. Tu jest ten ziomek. Projektor już działa. Ej, może przyjdą. Widzicie? To takie planowanie po cichu, wszystko tak, ale... Oni się nie zorientowali. Tylko tu mnie tutaj... To mnie dziwi. Jakbym to podniósł, ten idzie, a ten drugi też idzie. To czy oni tu przyjdą? Możliwe. Tak, ten jest. Kurde, zobaczymy. To chyba na tym polega, nie? Ja cię kręcę. Teraz emocje są fajne. Ja lubię ten stresik taki. I zobaczmy. Yeah! Wstrzymana zdrada. Oh fuck, ale fajnie to wyszło. Dobra, teraz muszę jakoś wyjść. Tutaj nie skoczę. Tutaj chyba nie da rady, nie? Zabójstwo wypadkiem, to jest zajebista sprawa. Ale jedyne wyjście jest tu. Zobaczę jeszcze górą. Ci nie są podejrzliwi. Spoko, bo tu nie robiłem ambarasu. Aha, tu sobie zejdę. Ej, gościa tam wleką.
Nie, dobra, ci nie będą podejrzliwi. Można spokojnie iść do wyjścia. No, zajebiście, dwa wypadki. Widzicie, jak to można rozwiązać. Czy on mnie podejrzewa o coś? Nie, no nic się nie stanie chyba. Podejrzliwie tam jeden był, ale... Dobra. Wychodzimy z misji. Kurde, jeszcze ten... Jeszcze to wyjście jest takie chamskie. Okej, czyli się udało. Prawda ekstra. Tu nie wyjdziesz? Gdzie to było? A, tu. No to super. Będzie trochę dłuższy ten odcineczek, bo tak to byście mieli, nie wiem, z 5 minut i po fakcie. Więc kończymy. No to było ekstra, to było ekstra. Dobra, to już pominiemy. Czyli tak, następnym razem robimy Paryż. Już nieodwołalnie. I to będzie pewnie na parę odcinków, jak się dobrze zabawimy. Zobaczymy. Ale naprawdę fajnie, można sobie robić różne tutaj cele, różne wyzwania także. Jest trochę zabawy, może nie jest taki długi ten epizod, ale spoko. Całkiem nieźle. Także tutaj sobie skończymy ten drugi odcinek. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!